pojedziemy sobie. Już live, tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie pierwszych naszych widzów, którzy za chwilę się pojawią albo już są, bo to zawsze mamy tak, z zawsze opóźnieniem. Powiemy dzień dobry. Ewa, także możesz pomachać na razie, tak, bo będę... Tak, zanim cię poprosimy o przywitanie, dobry, to jeszcze... Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycona. Jest mi niezmiernie miło się z wami tutaj widzieć, mimo tego, że wolałabym się z wami spotkać w tradycyjnej formie i was uściskać. Ja myślę, Ewa, że nadejdą takie złote czasy, że się spotkamy. Ja muszę powiedzieć, że muszę nawiązać tutaj do tego serca, które trzymam, ponieważ dzisiaj mieliśmy niesamowicie miłe spotkanie w realu. Co prawda krótkie, co prawda przed bramą. Boże, w życiu tak gości nie przyjmowałam. Ale wstyd? No, wstyd, to wstyd, to zachować się nie umiem, ale byliśmy zamaskowani, ubrani i słuchajcie, od Marty, Tondery Tuzinek, dostaliśmy sowę, sowy dostaliśmy, które będą wisiały tu za nami, myślę, że pięknie kondeniują z fotelami, one są letnie i zimowe, słuchajcie, także mają dwie strony. Letnia wersja jest bardziej energetyczna, taka naprawdę. No dlatego trzymam tą letnią. Tak, tak. Obiecaliśmy sobie spotkanie na wiosnę w takich normalnych warunkach z tym ciastem i kawą, herbatą. No cóż, takie czasy, tak samo Ewa, z tobą też mam nadzieję, że się spotkamy w normalnych, realnych warunkach. Ja jeszcze takie ogłoszenia związane z naszą konferencją, ponieważ za tydzień, w sobotę, 28 listopada jest nasza konferencja urodzinowa, bezpłatna. Linki już poszły. Wczoraj. Wczoraj. Tak. I oczywiście zaczął się dzisiaj problem, ponieważ wiele osób do nas pisze, że nie dostało linku, a się zapisało. Słuchajcie, zapisanie się to jest jedno, a drugie to jest potwierdzenie maila, który wysyła system. My tego nie robimy ręcznie. To są dwie osoby, a tak, tak bo naprawdę to, jedna. Jak zapisywaliście się wtedy przez stronę, która była na wydarzeniu, polega to na tym, że wysyłacie swojego maila do systemu mailingowego, a ponieważ mamy już od dłuższego czasu RODO, system musi wysłać do was powtórnego maila, żebyście potwierdzili, że wy to wy i rzeczywiście się zgadzacie na to, aby wasz mail figurował w naszej bazie danych. Bo niektórzy napisali maile, żebyśmy sobie wpisali. To tak nie działa po prostu. Także my nic ręcznie nie robimy. Wczoraj natomiast z kolei systemu konferencyjnego wysłałem zaproszenie do bazy danych, które jest na naszym systemie mailingowym i to wszystko wczoraj poszło. Z tego co widziałem, już prawie 200 osób z 500, do których wysłaliśmy te linki, już się rejestrują, czyli system działa. System i nie działa. Ma wolnych miejsc żadnych. Także już szukajcie, słuchajcie w spamie, albo gdzieś w powiadomieniach, albo gdzieś w ofertach, bo to niestety niektóre filtry antyspamowe tak to wrzucają z takich automatycznych wysyłek. No ale, albo z wirtualnej poczty. To tak funkcjonuje i wszyscy, którzy organizują właśnie konferencje, tak działają. No, ja zajmuję się tym sam od strony technicznej, od całej strony, tak więc nie będę w ciągu tego tygodnia niczego ręcznie robił, bo też no, każdy z nas ma jakby też swoje obowiązki i to się nie da tak zrobić. Jeżeli także ktoś wcześniej się nie zalogował przez swoją pocztę, przez swoją pocztę, no to niestety nie ma go w systemie, po prostu tak to wygląda technicznie, tak, więc przepraszamy, żebyście się nie obrażali na nas, bo no tak to jest, no jest 500 uczestników, z czego się bardzo cieszymy, mieliśmy już spotkanie ze wszystkimi wykładowcami, którzy naprawdę dużo serducha przygotowali do tego spotkania. Także jesteśmy przygotowani. Za tydzień o 9:50 startujemy, także zapraszamy was, tych, którym się udało zarejestrować. To tyle, jeśli chodzi o takie ogłoszenia. A jeszcze chcieliśmy podziękować za Noc Belfrów i tak, za zaproszenie. Bardzo serdecznie. Niesamowita impreza do późnej nocy. Tak, impreza. Po prostu na drugi dzień chodziliśmy na rzęsach, bo do pierwszej prawie dziewczyny balowały. Rzeczywiście Magda Krajewska, Beata Gwizdała i cała zgraja super Belfrów. No, było to jest tak pozytywnie ta zgraja. Ale tym, co się chce, prawda, Ewa? Tak, to są bardzo wartościowe spotkania, na które naprawdę warto zaprosić nauczycieli i warto, żeby brali udział, bo
Ja sama jestem dzieckiem szkoleń i dzięki tym szkoleniom ja zmieniłam podejście do nauki. Zawsze będę to powtarzać, że jeżeli mamy możliwości, jeżeli mamy chęci, mamy pewną motywację, to korzystać i uczyć się od innych. To jest niesamowicie ważne. No właśnie, to przejdźmy teraz do planu naszego spotkania, a zazwyczaj na początku przede wszystkim witamy naszego gościa, witamy tak, też tak naszych widzów. Niekulturalnie się zachowałam, ale prosimy to... Cię, Ewo, powiedz coś o sobie dla tych z naszych widzów, którzy być może Ciebie nie znają, albo obejrzą później i będą ciekawi, kogo my tutaj sympatycznego dzisiaj zaprosiliśmy na wieczorne spotkanie. No to powiem tak, nazywam się Waszymkowiak, jestem nauczycielem z wieloletnim stażem, pracuję w szkole podstawowej Środzie Wielkopolskiej i to jest taki główny mój element życia, który bardzo lubię, który mnie pasjonuje, bo praca z dziećmi to jednak jest to, co ja bardzo lubię. Dodatkowo jeszcze w wolnych chwilach warsztatuję z nauczycielami, gdzie dzielę się wiedzą, gdzie uczę też się od nich różnych innych umiejętności. Każde spotkanie z nauczycielami, zarówno tutaj w Polsce, jak i za granicą, no, zmienia moje podejście, weryfikuje moją wiedzę, również kształtuje mnie jako nauczyciela i to są takie momenty, w których ja naprawdę czerpię niesamowitą energię, niesamowity taki flow i tyle. Za dużo nie lubię o sobie mówić, wolę działać, pokazywać. Ja chciałam nawiązać, bo my tak artystycznie się powitaliśmy, ale to wcale nie jest niezwiązane z Tobą. Aha. Bo ty przecież, co prawda, no, ty nam nie wymalowałaś tego serca, ale może wyzwanie dajmy. Obiecuję, że przyślę wam moje prace. Obiecuję, poprawię się i zrobię wam piękny obraz. I słuchaj, ale nie, to nie, bo tak wychodzi na to, że kurde, my wybuchamy. Wyproszone takie będzie, tak? Słuchaj, Ewunia. Nie, to serde zostaliśmy z niespodzianka, to była niewyproszona, także. Nie, ale tak, żeby nie było moja. Ewunia, ale jest z tobą związana, bo ty przecież skończyłaś studia artystyczne. Czemu ty nie malujesz i czemu ty nie zostałaś? Co się stało, że ty speak you English, no, czy tam coś? No więc tak, moja historia jest bardzo ciekawa, ponieważ ja od najmłodszych lat uczyłam się języków, ponieważ mój tato jest pasjonatem nauczania jakichkolwiek języków i od małego już wieku, już jak byłyśmy małymi dziewczynkami, bo jeszcze mam dwie siostry, jedną starszą, drugą młodszą, ja jestem tym średniakiem zarządzającym, więc zazwyczaj rodzice skupiali się na tym, abyśmy jak największą ilość czasu spędzali za granicą, jeszcze to w tych dawnych czasach, kiedy wyjazdy były mało popularne i nie było tej możliwości, natomiast moi rodzice robili wszystko, abyśmy mieli z tego takie możliwości. To kiedyś to Bułgaria. Tak. I mamy rodzinę w Niemczech i swoje dzieciństwo głównie spędziłam w Berlinie u mojej cioci, gdzie każde wakacje tam nas rodzice wysyłali albo jeździliśmy z nimi. Uczyłam się tego języka, no a potem jak już były możliwości, że mogliśmy wyjechać do Anglii na różnego rodzaju kursy, no to też nas rodzice wysyłali. I tak moja siostra, jedna starsza, Kasia, osiedliła się w Wielkiej Brytanii. Tam, a od jakiego wieku się uczyłaś? Czyli ty bardziej speak czy sprechen w końcu? English. Potrafię mówić w języku, znaczy dużo rozumiem w języku niemieckim i pamiętam, nawet jak czasami dzieci sobie zażartują, to potrafię się z nimi przywitać, guten tag, wie heil, takie te podstawowe zwroty, które praktykowałam będąc tam, bo ciocię miałyśmy taką, że ona idź, zapytaj, naucz się, powiedz, to pamiętam, natomiast nie mogłabym uczyć i nie mogłabym powiedzieć, że ja ten język dobrze znam. Nie znam. Na studiach, jak miałam, to sprawiał on mi czasami kłopoty. Musiałam prosić koleżankę o pomoc, żeby gdzieś mi wyjaśniła pewne treści, bo gramatycznie, czyli od tej strony szkolnej, podręcznikowej, nie do końca ten język po prostu poznałam. Natomiast angielski to był od zawsze, pamiętam, że zawsze się uczyliśmy, zawsze rodzice szukali nauczycieli, żeby dodatkowo uczyć nas języka angielskiego, więc tak dokładnie nie umiem powiedzieć, kiedy to się wydarzyło, bo od czyli zawsze... Czyli twoi rodzice bardziej stawiali na nauczanie w przeżywaniu, tak? W sytuacji językowej, a nie gramatycznej. Bo wiesz, bo ja pamiętam, w mojej szkole było bardzo dużo języka angielskiego i pamiętam bunt rodziców, że my w klasach 1-3 nie uczyliśmy gramatyki. I nie było I am, you are, jeszcze pamiętam trochę takich ten. Ładnie! Tylko,
No ładnie, nie? Udało mi się. Od tego się zaczyna, małymi kroczkami. Tak, to tak jak w dniu świra. I am Słuchaj, pamiętam, że rodzice byli niezadowoleni, że jak to dzieci nie mają odmiany czasownika być, tak? Albo mieć. Tylko my używamy sytuacyjnie, czy mogę iść do toalety, albo czy mogę coś tam powiedzieć, czy wezmę książki, bo nauczyciele, lektorzy mówili tylko w języku angielskim. A on mówi się, ale jak to nie ma gramatyki? Dlaczego tutaj dzieci nie piszą tych formuł gramatycznych? A my tutaj z lektorami ustaliliśmy taki nasz wewnętrzny, zresztą pamiętam Magda Lena Gałaj, cudowny lektor i opiekun, pilnowała wszystkiego i powiedziała, nie, my musimy pracować sytuacyjnie, żeby dzieci wyniosły z tego jak najwięcej, prawda? Ale wiecie co, mi się też przypomniała taka sytuacja, bo ty mówiłaś, że właśnie będąc w Niemczech, jednak wolałaś iść w kierunku języka angielskiego. Ja na początku uczyłem się angielskiego i pojechałem do Niemiec, w czasie studiów pracowałem. I powiem ci, że przez to, ponieważ tak, uczyłem się niemieckiego na studiach i miałem ogromny problem, ponieważ zacząłem po tych wyjazdach do Niemiec miksować i ani nie potrafiłem mówić po angielsku, ani po niemiecku. I to chyba wynikało z moich słabych zdolności językowych jako takich. Natomiast rzeczywiście to w niektórych sytuacjach jest bardzo uciążliwe i dlatego dobrze jest, jedni mają zdolność uczenia się wszystkich języków jednocześnie, twoja przyjaciółka, tak, nasza wspólna znajoma, potrafi w samolocie przeczytać słów, Boże, linii rozmówki ja byłam i już rozmawiać w języku. Powiedz, jak to jest z swojego doświadczenia? Powiem tylko, leciała z Polski do Włoch i ona wzięła z takiej mini rozmówki, wie co ty robisz, uczę się włoskiego. Ona wysiadła z samolotu i zaczęła mówić po włosku, no przecież szlak człowieka trafił. Powiedz, no, jak z twoich doświadczeń wynika właśnie te takie skłonności, talenty? Jak bardzo jest to niezbędne? Bo my rodzice czasem na siłę, musisz umieć, musisz się uczyć języka, bo to jest przyszłość i tak dalej. To prawda, ale są chyba jednak jakieś ograniczenia w nas. Są, są, ja wiem. Nie, nie ma. Nie ma, nie ma. Każde dziecko trzeba wierzyć, w każdego dorosłego trzeba wierzyć. Mój tato jak wyjeżdżał z moją mamą na wycieczki zagraniczne, to tylko do mnie mówił, jak go mam nauczyć pewnych zwrotów, a jak nie umiał sobie poradzić, to tak. Wymachiwał rękoma, że się dogadał. Kwestia to jest taka, żeby być w życiu odważnym i nie bać się mówić w danym języku. Mnie zawsze uczono, że ja też popełniałam błędy, ja też zanim rozpoczęłam swoją naukę i uczenie, to też jako nauczyciel gdzieś na mojej drodze pojawiały się błędy, które popełniałam oraz w wymowie w pisowni. Natomiast były takie momenty, że ja potrafiłam to zweryfikować, potrafiłam to naprawić i nie bałam się tego. Najważniejsze jest to, że my musimy w siebie wierzyć. I od tego powinniśmy zacząć. Rodzice powinni w nas wierzyć, tak? Powinniśmy zacząć od budowania dziecka z tej jego mocnej strony. My bardzo często w Polsce skupiamy się na tym, że jak sprawdzamy zadania dzieciom, czy jak zadajemy jakiego różnego rodzaju testy, to my zaczynamy od pokazywania tych błędów. Tu zrobiłeś błąd, tu zrobiłeś błąd. Oczywiście błąd nie jest czymś złym, nie krytykujmy, natomiast uczmy, że błędy się popełnia i na podstawie tych błędów uczymy się. Tego mi zawsze brakuje, zawsze w szkole powtarzam i każdy mój uczeń to powie. Proszę pani, jak zrobię błąd, to pani mi obniży ocenę, mówię, chłopie, nie uczy się języka dla ocen. Oczywiście one są ważne w szkole, natomiast najpierw zobacz, jeżeli popełnisz błąd, zobacz, gdzie go popełniłeś błąd, następnie przedyskutujmy ten błąd, żebyś wiedział, co dalej zrobić. A jak nie wiesz, co zrobić, trzeba po prostu się zapytać. Ja muszę zaraz, bo ja chciałam powiedzieć, a propos ty mówisz, że to nieistotne. Ja pamiętam moją panią na uczelni, się uczyłam języka angielskiego, jeszcze takie były Aleksandry, wiesz, takie książki Aleksander. Tak. I pamiętam, bo ja jestem nieprzemakalna na język i pamiętam, jak pani robiła nam klasówki na uczelni i jakby jeden błąd był w zdaniu i pani nam stawiała zero punktów. Ty wiesz, jakie to było demotywujące? Tak, tak, no tak, tak. Ale słuchaj, to mam pytanie. Wyobraź sobie, że ja jestem rodzicem dziecka w szkole podstawowej, nie znam języka angielskiego, czy niemieckiego, czy w ogóle języka obcego, a teraz w tej dobie pandemii jestem z tym dzieckiem i chcę mu jakoś pomóc. Nie mogę wyjechać do Anglii, bo nie mogę, bo nie mam pieniędzy, albo po prostu nie mogę teraz lecieć, bo wiadomo. Tak, teraz to teraz nawet nigdzie. Nie możesz nigdzie pojechać. Jak rodzice w domu mogą pomóc dziecku w uczeniu się języka obcego, jeśli sami go nie potrafią, nie potrafią mu pomóc? Co byś tu poradziła? To znaczy, tutaj problem polega na tym, że my jako nauczyciele musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie każdy rodzic zna język i on nie musi tego języka
znać i nim władać. Więc tutaj bardzo dużą rolę pełni nauczyciel, który uczy dziecko i pełni nauczyciel, który wymaga pewnych treści, które powinni uczniowie zaliczać, bo nie wiadomo jest, że w szkole państwowej obliguje nas podstawa programowa i my musimy gdzieś pewne treści poprzerabiać. I tu jest teraz kwestia, że jeżeli cokolwiek robimy, to nasz rodzic powinien się bardzo bezpiecznie czuć. Czyli ja stawiam niesamowicie na relacje z rodzicami. Ja poznaję rodziców, ja lubię z nimi rozmawiać, ja bardzo lubię wywiadówki, choć nie lubię tego słówka wywiadówki, bo bardziej przekręcam to jako spotkania. Moi rodzice otrzymują zawsze zaproszenia, które wypisuję z godziną, jakie treści będziemy sobie omawiali, po to, żeby oni czuli, że ja ich zapraszam, a nie wymagam, żeby przyszli. Bo wiadomo, nazwa wywiadówki, to jak ja bym robiła wywiad z nimi, nie? Tak. A wiemy, że każdy rodzic przechodząc przez drzwi szkolne wchodzi z różnymi emocjami, tak? Ma taki bagaż pewnych różnych doświadczeń ze swojego dzieciństwa, bo ja rozmawiam z rodzicami, jak pojawiają się gdzieś jakieś problemy, to oni też mówią, a ja pamiętam, jak dokuczano mi albo miałem z tym przedmiotem problem. I wszystko zależy od tego, w jaki sposób podejdziemy rodzica. To jest niezmiernie ważne. Ja bardzo lubię współpracować z rodzicami i uważam, że oni są tym moim największym takim bodźcem do działania, bo ja znając rodzica, słuchając, co on mówi o własnym dziecku, jestem w stanie zweryfikować, w jaki sposób mu pomóc. Oczywiście, Ebunia, a jak robisz teraz, jak nie ma możliwości kontaktu, czy kontaktujesz inaczej, bo z ciekawości, czy robisz jakieś spotkania online? Bardzo często w tej chwili korespondujemy sobie przez e-dziennik. Pozwalam teraz również przez Messenger, ale zdarzają się sytuacje, że wołam rodzica do kamerki. I ostatnio w 7a jedna mama przyszła, pokiwała, potem widziałam, że gdzieś mama przechodzi przez pokój, to mówię, halo, dzień dobry, mama mi pokiwała. To są takie momenty, takie szczególiki, na które my nie zwracamy uwagi, natomiast one są niezmiernie ważne. I podejrzewam, że jak będzie mama jedna oglądała, to się będzie śmiała, bo ona tak po cichutku chciała wyjść z pokoju. Mówię, halo, tutaj, powiedzmy sobie dzień dobry. Mama, nie chciałam przeszkadzać, dzień dobry. Nie, no w sumie to ty byłaś u nich gościem, tak? I ładnie się przywitać z osobami, jak się jest u nich w domu. Tak. Ja lekcje zdalne odbieram, pomijając to że nigdy żadne lekcje zdalne nie zastąpią lekcji tradycyjnej. Tego tutaj nie ma żadnej dyskusji, my możemy się starać. My możemy wszystko robić, aby dziecku pomóc i przekazać te treści. Natomiast ja uważam, że jeżeli ja już prowadzę te zajęcia zdalne, to ja jestem zaproszona do domu, do ucznia. Ja nawet jak teraz mieliśmy opisy pokoju, jeden z uczniów pokazywał mi pokój, ja tobie pani pokażę, to była czwarta klasa. Mówię, nie musisz, bo mnie nie o to chodzi, ale ja pokażę. Dla mnie jest to niesamowicie wartościowe, bo on mnie zaprosił do swojego domu, on mi tak ufa, że on potrafi mi pokazać ten pokój. I to jest niesamowita dla mnie taka lekcja, że wiem, że jestem partnerem w jego uczeniu, a nie osobą, która nad nim gdzieś tutaj trzyma kij, marchewkę i jak zrobisz, to będzie, jak nie zrobisz, to nie. My musimy otwarty był dla ciebie, tak? Tak. I większość dzieci gdzieś tak fajnie to wszystko działa. Ja się bardzo bałam tych lekcji zdalnych, bo ja niesamowicie lubię rozmawiać z dzieciakami, ja lubię widzieć, patrzeć na ich reakcje. I bardzo bałam się tych kamerek, w sensie, że dziecko nie będzie się pokazywało, tak? Nie ma z tym problemu, natomiast są grupy, gdzie my sobie ustalamy. Witamy się, wyłączamy, bo w 8 klasach wolą mieć wyłączone, natomiast w tych młodszych klasach jest ta możliwość, że możemy sobie tutaj troszeczkę pożartować, możemy pokazać swoje zwierzątka i wtedy po prostu tą lekcję dostosowuję do tych potrzeb, które akurat mi się pojawiają podczas... Czyli jesteś elastyczna wtedy. Ja tutaj miałbym prośbę do naszych widzów, żebyście udostępnili tą rozmowę, bo rzadko jest w sieci wśród takich spotkań rozmowa właśnie o języku, a to jest tak dosyć trudno właśnie rodzicom zwłaszcza i może też będą sugestie, jakby takie rady dla nauczycieli, bo ja chciałbym też tutaj zauważyć jedną rzecz, że na językach. Akurat w edukacji zdalnej taka nauka języka angielskiego ma pewną taką specyfikę, jakby to było praktycznie jeden na jeden i każdy z uczniów może się czuć taki wyróżniony, tak, że ma lekcje indywidualne. I ja myślę, że można byłoby na tym zbudować też taką większą motywację i mniejszy
wstyd, jak to niektórzy, jak to ktoś z naszych widzów opowiedział, odezwania się po angielsku, bo nie muszą mnie słyszeć wtedy koledzy czy koleżanki. Powiedz, czy wykorzystujesz, czy zauważyłaś na przykład to, że są bardziej otwarci w takiej komunikacji werbalnej? Czy znowu w drugą stronę? Czy wręcz przeciwnie, się właśnie boją, że są na widelcu? To znaczy, powiem tak, jeżeli nauczyciel przed lekcjami zdalnymi nie wyrobił sobie takiego schematu, że każde dziecko może mówić, my się nie wyśmiewamy, jeżeli nie ma tego komfortu pracy podczas tradycyjnej lekcji i potem przenosimy to wszystko w ten świat online, to będzie trudno nauczycielowi, bo wiadomo, że wtedy nie jesteśmy w stanie wymusić pewnych zachowań. Więc tutaj wszystko jednak źródłem tego pracy zdalnej jest przede wszystkim to, w jaki sposób pracowaliśmy z dziećmi. To się nigdy nie równa i nigdy nie będzie to samo, ja tutaj podkreślam. Natomiast jeżeli dziecko już w pewnym momencie wiedziało, że ono może mówić w grupie, bo oczywiście zdarza się, że dzieci się śmieją, to wtedy jest nauczyciel potrzebny. On musi przeprowadzić przez tą drogę, on musi pokazać do pewnego momentu, kiedy można zwrócić uwagę, jak można i wprowadzać tą świetną atmosferę i taki komfort. Ja w tej chwili powiem Wam szczerze, że lekcje zdalne wykorzystuję bardziej na ćwiczenie umiejętności mówienia, gdzie ja zadaję uczniom pytania. W młodszych klasach jest łatwiej, ponieważ oni gdzieś tej blokady nie czują. Natomiast co mi się podoba... Im starszy, tym gorzej. Tak, tak. Natomiast co mi się bardzo podoba w tych starszych klasach, że oni nie udają, kim są i potrafią powiedzieć, o Boże, pani będzie pytać. Ja mówię, tak, mam pytania przygotowane. Mam pytania przygotowane, więc zaczynamy. I staram się po prostu te lekcje naprawdę kłaść niesamowity nacisk na mówienie, ponieważ no, nie wszystko jesteśmy w stanie zdalnie wypracować, musimy być tego świadomi i gdzieś tutaj te zdalne lekcje wymuszają na mnie, żeby dobierać tak te treści, aby one były ciekawe, wartościowe, natomiast wiem o tym, że wszystkiego nie jestem w stanie zrobić, tak? I ja się z tym pogodziłam i staram się po prostu w takim kierunku pójść, aby to miało wszystko ręce i nogi było wartościowe, bo co ja zauważyłam? Ja zauważyłam, że zarówno wśród moich znajomych, rodziny, czy też uczniów, że oni, jest tak brak funkcjonalnego słownictwa i zwrotów, tak, takich, które gdzieś tam, dzięki którym oni mogą się komunikować w sposób taki luźny, taki swobodny. Oni potrafią świetnie, i to tu mówię też u mnie w rodzinie, że potrafią świetnie wyrecytować regułki, potrafią świetnie operować różnymi strukturami gramatycznymi, jak z rękawa powiedzą, są w stanie powiedzieć słówka, których się nauczyli na pamięć. Natomiast nie wiedzą, jak zareagować, jeżeli mieliby takie codzienne, życiowe sytuacje, w których potrafią się znaleźć. No bo wiadomo, że język to komunikacja. Ja staram się te lekcje zdalne w tym kierunku prowadzić, aby oni jak najwięcej mogli mówić. Oczywiście są struktury gramatyczne, które wprowadzamy, bo w czwartej klasie, jak nie wprowadzę pracownika BE, tak jak tutaj wspomniałaś wcześniej, no to ja nie ułożę zdań, więc tutaj pewne treści. Natomiast w tych siódmych, ósmych klasach, szóstych już pewne możliwości mamy tutaj takiej elastyczności działań, żeby po prostu no udało się to wszystko w jakiś sposób utrzymać w ryzach i żeby ta edukacja miała nadal miejsce. Ja bardzo dziękuję dużej ekipie z Belfrów nocą, bo tu widzę też nas, Dorota ogląda z Irlandii i rzeczywiście... Cudownie, naprawdę fantastyczny wykład. Miała się z Dorotą, umówimy nawet. Oczywiście. I to super. W każdym razie, wiesz co, tutaj dużo takich komentarzy a propos nauki języka. Ja muszę jako ta terapeutka, bo tutaj rzeczywiście dużo było postów związanych z Minecraftem. Ja nie ukrywam, że mam jedno dziecko, które wręcz żyje w Minecrafcie, będąc w realu, bo do mnie przychodzą dzieci w realu i on nadal jest w grze. On nawet jak ze mną coś robi, to omawia mi, że jest jednym z bohaterów Minecraftu, więc ja Minecrafta. Myślę, że tutaj też trzeba znaleźć jakiś umiar w momencie, kiedy te dzieci ciągle są przed jakimś monitorem. Tak. Znaczy, tak samo z tymi bajkami. Kiedyś te bajki były błogosławione i rzeczywiście puszczanie bajek w języku tak, oryginalnym. Nie wiedziałem. O Boże, błogosławieństwem, no już, okej, no pomyliłam się. Jak w życiu, złoty środek musi być wszędzie. I teraz my musimy też być świadomi jako rodzice, jako nauczyciele,
że niestety, jeżeli dziecko spędza 5-6 godzin dziennie przed monitorem, bo ma lekcje zdalne, to pozostałą część dnia musimy tak zorganizować, żeby mogło odpocząć. Dlatego no właśnie, ja spacery, nie należę do... rozmowy, wyjście na zewnątrz, w zieleni, przebywanie. Ja uważam, że teraz ważniejszą czynnością jest wspólne gotowanie, nie wiem, granie w warcaby, w gierki przeróżne, żeby tylko po prostu dziecko wiedziało, w którym momencie powinniśmy przystopować, bo prawda jest taka, że to wszystko jest świetne, tak? Ten świat online jest bardzo fajny, on daje dużo możliwości językowych. My możemy rodzicom podać świetne linki do bajek, które mogą dzieci sobie w domu obejrzeć. Również możemy zaproponować niesamowitą ilość materiałów interaktywnych, które po prostu w sieci są. My możemy wykorzystać Instagram do uczenia języka angielskiego, mówiąc dzieciom lub pokazując te właściwe kanały, z których mogą korzystać. My możemy poprosić o to, aby podcasty słuchały w języku angielskim. Jest tego mnóstwo. W ogóle niech słuchajmy podcastów też. Tak. Natomiast to dorosły musi powiedzieć stop i musi wiedzieć, kiedy jest już przekroczona granica, bo dzieci bardzo szybko potrafią tą granicę przekroczyć. Ja wam powiem na przykład taki, moja młodsza córka. To muszę ten przykład wam opowiedzieć. Moje dziecko, czyli moja Gabrielka kochana, 12-latka, ona nigdy w życiu nie używała telefonu. Ona nie brała do szkoły telefonu, bo jej nie był potrzebny. Zawsze mówiła, że jak będzie potrzebowała pomocy, pójdzie do sekretariatu i sobie zadzwoni ze szkoły. I tak zawsze było. Nawet jak był moment, że były dzieci dzwoniane do szkoły, ze szkoły tak automatycznie szybko, ona nie miała tego telefonu. Ja się dowiedziałam od innej mamy, że dzieci są odbierane do domu i bałam się, mówię, Boże, jak sobie moje dziecko poradzi. Od razu telefon od babci, mam już Gabrysię zadzwoniła. I ja ubolewam nad tym, że teraz ten świat online wkroczył do naszego życia, ponieważ ona naprawdę wcześniej nie miała potrzeby używania telefonu. Jej kupiłam telefon, ma swój telefon, również miała problem, żeby w ogóle się zalogować, bo tego wcześniej nie robiła, więc my powolutku jej tego uczyliśmy. Natomiast ja nie zabraniałam, bo ja uważam, że dziecko musi wszystkiego doświadczyć, natomiast pod naszą kontrolą i my musimy to wszystko tutaj gdzieś monitorować, obserwować. Pamiętamy, że zabranianie tylko motywuje do tego, żeby do tego dążyć, tak? Tak. I tu trzeba też wiedzieć, do jakiego momentu i ile możemy sobie pozwolić, bo zakazy też nie są dobre. Natomiast ale to też musimy wziąć pod uwagę, że w czasie edukacji zdalnej dzieci będą więcej przed ekranami niż zazwyczaj. I tego jakby nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć. Czyli co możemy zrobić? Zadbać trochę od tej strony zdrowotnej. Czyli w pomieszczeniach, w którym przebywamy, żeby nie było zbyt sucho. Czyli odpowiednia wilgotność. Przede wszystkim, może nawet zapatrzyć się w krople do oczu. Od czego powinniśmy wyjść, to powinniśmy zadbać o stan psychiczny naszych dzieci. To jest w tej chwili najbardziej istotnym elementem, który zarówno rodzice, jak i nauczyciele powinni zadbać i zwrócić na to uwagę. I ja teraz na przykład widzę, jak moja Gabrysia, ona odłoży ten telefon i nie działa, nie funkcjonuje, ale gdzieś to zdalne nauczanie oczywiście ma swoje plusy, ponieważ wchodzi w świat, który już istnieje i to jest świat, który będzie jej potrzebny w życiu dorosłym, więc ona mimo wszystko ten świat musi poznać i pewne warunki. Natomiast ja zwróciłam uwagę na to, żeby wiedzieć i wytłumaczyć, co jest ważne, na co zwracamy uwagę i pokazać tą stronę dobrą internetu, ale też zwrócić uwagę, że zła strona internetu. No i tu niezmiernie ważne słowa, które muszą paść ze strony rodzica, który musi podjąć tą współpracę, musi znaleźć ten czas dla dziecka, musi wyjaśnić, kontrolować i pokazywać, co jest dobre, co jest złe. To nie jest teraz łatwe w tych czasach, bo wiemy, że każdy z nas teraz martwi się o inne rzeczy, tak? Są priorytetowe, czy będę mieć pracę, czy za chwileczkę nas nie zamkną. Ja sama mam córkę w Anglii, która studiuje, ja każdego dnia się martwię, czy sobie radzi, czy daje radę, bo ja w tej chwili nie będę w stanie wsiąść w samolot, do niej polecieć, gdyby się cokolwiek działo, więc każdego dnia pierwsze jest... Anglia też jest zamknięta, też mają lockdown chodzenie takie, restauracje, wszystko jest zamknięte. Wiesz co, ja mam też takie pytanie, bo znaczy, no ja tutaj jakby taka nie jestem
bo ty masz piękny blog i bardzo fajne opisy na blogu, w jaki sposób wykorzystać i rozwijać język angielski, to zaraz powiesz na ten temat, chętnie bym chciała, żebyś powiedziała o swoich pomysłach, bo ty jesteś wulkanem pomysłów, jak tutaj Marzena Kendra napisała. Tak, dziękuję, miło. I jak widać, cieszę się, że tyle osób i chyba jakiś rodzic też tutaj pięknie, że wspaniałe lekcje prowadzisz. Ale w każdym bądź razie ja widziałam ciekawe rozwiązania związane z językiem angielskim. Mówiłaś o gotowaniu, że dzieci robiły książkę kucharską w języku angielskim. Uwielbiam, tak, już widzisz. Już tobie przerywam, bo ja to uwielbiam. Ja po prostu to uwielbiam. Ja wychodzę z założenia, że każdy nauczyciel się stara nauczyć języka i zawsze wspieram nauczycieli i uważam, że żaden nauczyciel nie powinien być konkurencją dla siebie. My jesteśmy jednym zespołem, powinniśmy wspólnie pracować. Jeżeli coś wyszło nam na zajęciach, to powinniśmy wziąć i tym się podzielić, bo jeżeli jest to świetna lekcja, jeżeli mam możliwości, jeżeli mogę pokazać, to nie zostawiajmy tego dla siebie, bo to jest moje, natomiast pokazujmy tym młodym nauczycielom, innym, jak pracować, tak? No to jak ja... ty się dzielisz, Ewa? No to, to mów, jak się dzielisz. To znaczy, powiem tak, był czas, że pisałam na blogu, teraz przykro, że tak powiem, ale gdzieś to zaniedbałam. Ale natomiast... tam i tak jest dużo rzeczy. Tak, tak, natomiast ja uwielbiam dzielić się na Facebooku. Na Facebooku tym, co robię. Nawet czasami się dzielę tym, co mi nie wyjdzie, bo jestem bardzo szczerym człowiekiem i ja nie boję się tego, kto co o mnie powie, bo ja zawsze działam z sercem i z tą chwilą, że mam ochotę, to teraz piszę. Nie myślę dokładnie, jak to powinno brzmieć, tylko a, zrobiłam coś fajnego, wyszło, jest przerwa, napiszę, wrócę do domu albo czekam za moją córką, jest w telefonie, wypisuję, czasami zapomnę o tych przecinkach, o które powinny się tam znajdować w odpowiednim miejscu, natomiast to w tym czasie nie ma dla mnie znaczenia. Dla mnie ma znaczenie, żeby przekazać to, co udało się na moich zajęciach. I to jest bardzo fajne. I widzę, że to też się bardzo sprawdza. Nauczyciele z tego korzystają. Jest nas wielu, bo nie jestem jedyna. To też chcę zaznaczyć. A jest jakaś grupa nauczycieli języka angielskiego, gdzie rodzice też mogą podglądać coś, gdzie mogą czerpać informacje, jak co robić? Czy, nie czy znasz jakieś grupy na Facebooku takie właśnie językowe? To znaczy... Ja nie mam, właśnie, wiecie, co też mi to jest fajny pomysł, ponieważ ja nigdy takiego czegoś nie robiłam, bo na Facebooku również mam rodziców, których dzieci uczyłam albo uczę i utrzymuję z nimi kontakt, też pozdrawiam, bo są na rodzice, którzy... Na swoim prywatnym Facebooku, tak, a waszym kobiet. Tak, ja raczej ten, znaczy traktuję ten mój Facebook bardziej taki ogólnodostępny, że każdy może sobie wybrać, co jemu odpowiada. Czasami gdzieś tam między wierszami coś prywatnego wrzucę, bo gdzieś moje serducho mówi, że a trzeba, więc to robię. A to Robert już będzie o to pytał. A to tak przy okazji właśnie, bo to twoja dusza takie artysty, tworzysz czasem takie właśnie kreacje, stylizacje. Widać, że taki zresztą właśnie duch artystyczny, jakieś aktorstwo może jakiś modeling, taka, coś takiego, bo masz niektóre takie zdjęcia, takie po prostu dopracowane do najdrobniejszego szczegółu, jak jeśli chodzi właśnie o stylizację, o stroje, o w ogóle też ujęcia. To, czy to jest taka twoja odskocznia, to jest taka druga ty, czy to jest ta pierwsza ty? Powiedz trochę o tym. I kto cię w tym wspiera? Bo to, kurczę, zrobić coś takiego samemu nie jest chyba łatwo. No nawet co zdjęcie, nie? Tak, no to jest tak, że każdy z nas ma wiele twarzy. Najważniejsze, żeby były to dobre twarze, a te złe i niedobre gdzieś weryfikować i pracować nad nimi. Bo ja w ogóle jestem człowiekiem, który uwielbia nad sobą pracować. I dzisiejszy występ również jest pewną taką wyjściem ze strefy komfortu, bo ja bardzo nie lubię szkoleń online'owych, w których ja występuję, ponieważ ja muszę widzieć widza, ja go muszę jego po prostu czuć atmosferę, więc dzisiejsze również to spotkanie z takim wyjściem, to jest moje drugie, które podjęłam, bo pierwsze było w Edugatkach, za co bardzo serdecznie dziękuję, ale również tutaj i sami widzieliście, że nawet napisałam lekki stres, gdzie nie udaję, po prostu tak było, ale ja podejmuję te wyzwania, zawsze mój tato i moja mama powtarzali, że nie ma, idziesz do przodu nie ma, działamy i tego uczę gdzieś moje dzieci, ale wracając do pytania, bo ja lubię też się rozgadywać, ja muszę się trzymać konkretów, no to powiem tak, mój mąż uwielbia zdjęcia, on po prostu uwielbia w ogóle moje zdjęcia i będzie mnie wyzywał, że o nich wspominam, bo bardzo nie lubi, on mówi, broń Boże, o rzeczach prywatnych, natomiast on je uwielbia, a on po prostu jak widzi zdjęcie, to on potrafi oglądać, ale piękne, ale fajnie i to tak się zaczęło, że
moje córki dostały aparaty, jedna i druga, i w pewnym momencie zaczęły sobie po prostu robić różnego rodzaju zdjęcia, ale to była taka forma bardziej hobby, żeby, nie wiem, odreagować od szkoły, od różnych problemów szkolnych, bo każde dziecko je ma, więc gdzieś tam szukaliśmy różnych takich rzeczy, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na ich rozwój. No i były to kupione pierwsze aparaty. Dziadek geniu, który jest tutaj podstawą, jeżeli chodzi o fotografię, jest rodzinnym fotografem, robi zdjęcia non-stop, gdziekolwiek jesteśmy, ma po prostu niesamowitą ilość tych zdjęć i gdzieś moje córki również w tym kierunku poszły za jego namową, no i one w pewnym momencie zaczęły mi strzelać zdjęcia. Ja czasami do nich nie pozuję, naprawdę, ja po prostu jak się ktoś ubiorę, to Ola mówi, mama, ładnie tu wyglądasz, stój na chwilę, no ja stoję i tak jak przesłałam tobie, kochana, zdjęcie z tym kafe, no to jest zdjęcie zrobione też przez moją córkę w momencie, kiedy po prostu siedzieliśmy sobie w knajpeczce. No i one to lubią, ja je fotografuję, choć ja nie potrafię tak ładnie, bo ciągle mi zwracam uwagę, mamo, nie umiesz, źle zrobiłaś to zdjęcie, więc no cóż, trudno. Natomiast jeżeli chodzi o ubiór, to ja całe życie lubiłam się stroić, ubrać dobrze i to gdzieś mi tam pozostało. Każdy ma coś w sobie, tak? Bo ty jesteś po akademii sztuk pięknych, więc masz jednak ten pazur spojrzenia na świat trochę oczami artysty. Tak, żeby to było ubranie, a nie przebranie, nie? To jest znaleźć tą, coś, co pasuje ten taki właśnie moment. Ja widzę kolory i nawet jak tutaj wspomnę to nasze połączenie na początku, to Robert nawet sam może potwierdzić, jak ja pierwsze co zrobiłam, ale piękne kolory, bo ja ludzi widzę w kolorach i mówię, jak pięknie to mówię, działa na moje oko, mówię, no po prostu rewelacja, te wasze foteliki. I tak rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą po prostu tutaj rozmowę, tak? Gdzieś lubię to i jakoś tak mi to zostało. Moja mama by się tutaj mogła pięknie wypowiedzieć na ten temat, kiedy pierwszy raz pojechałam za granicę do Londynu i przyjechałam i moja mama mówi, co zwiedzałaś? Mówię, mama, jakie tam były sklepy. Do dzisiaj to wspomina, gdziekolwiek jesteśmy, bo zamiast opisać, co widziałam, teraz jest mi wstydno, ale ja to taka jest. Ja tutaj chciałam nawiązać też do wypowiedzi Edyty, bo Edyta tutaj zawsze jest i dziękujemy z edukacji domowej, przedstawiciel, mama, zresztą udostępnia też nas na grupie edukacji domowej i mówiła właśnie, że jeżeli dajemy coś, no to jeżeli mamy więcej dzieci w domu, jest to trudne do pogodzenia, jeżeli jest ileś tam projektów do zrobienia. Tak. Natomiast ja myślę, że przy edukacji najgorzej domowej... To mają nauczyciele, którzy mają dzieci w edukacji, którzy mają dzieci w edukacji zdalnej, bo musi prowadzić lekcje, jednocześnie te dzieci też muszą jakoś tam... Ja myślę, że we wszystkim w tym okresie lockdownu musi być zdrowy rozsądek, jeżeli, i z jednej i z drugiej strony, że jeżeli nie da się coś zrobić, to powinniśmy też to powiedzieć nauczycielowi, tak? A nie potem być przez to oceniani czy ganiani, no. Ja uważam jedną taką teraz bardzo ważną rzecz, że to są bardzo trudne czasy dla każdego, tak? Zarówno dla nauczyciela, dla rodzica i dla dziecka. My jako dorośli sobie z tym poradzimy, tak? Bo każdy z nas znajdzie sobie gdzieś upust tych nerwów, tu jedni będą gotować, malować, przeróżne rzeczy. Natomiast dziecko jak zostanie samemu sobie, to się pojawia pewien problem. I tutaj trzeba się skupić przede wszystkim na tym, aby komfort dziecka psychiczny utrzymać w tych trudnych rzeczach, ponieważ one w tej chwili się z nikim nie spotykają, są w domu. Musimy też wziąć pod uwagę my nauczyciele, tak, że nie każdy ma dom z 6 pokojami, nie każdy ma 5 laptopów, nie każdego stać na te rzeczy, tak? I tutaj główną rolą nauczyciela jest również takie delikatne przejście do tego, że jak widzimy, obserwujemy, że jest rodzina, która jest w potrzebie, no to my delikatnie możemy zasugerować pożyczenie sprzętu, tak? Natomiast nie robić tego na forum, mnie też są dzieci, które pożyczają sprzęt, więc automatycznie jest moje pytanie, czy potrzebuje pani, czy mogłabym panią jakoś wesprzeć? I mama gdzieś mi odpisze i powie, pani Ewo, dziękuję, bałam się o to zapytać, albo nie wiedziałam jak, no tu gdzieś te relacje... Ty mówisz o bardzo ważnej rzeczy, czyli o indywidualnym podejściu do każdego z nas, z jednej z drugiej najważniejsze strony, jest. Bo i my nauczyciele, którzy... Ja sama usycham za ludźmi, wiesz, i żebyśmy mogli wyjść i się spotkać gdzieś, chociaż no fajnie, że no mamy rodzinę, która rzeczywiście jesteśmy razem w grupie,
A nie wszyscy mają tą rodzinę. Musimy też pamiętać, że są rodziny, gdzie na przykład nie ma jednego z rodziców, że są dzieci, gdzie jest przemoc domowa. Są dzieci, gdzie mama samotnie wychowuje. No tak, jeszcze się tutaj zmaga z ratowaniem pracy, prawda? I tak. No, nie wszyscy dobrze znoszą psychicznie tą sytuację, są różnego i tą rodzaju choroby dodatkowe. Tak. Wiesz co, tutaj powiedziałaś fajną rzecz, bądźmy empatyczni, tak. Bądźmy dla siebie, miejmy dla siebie czas. Tak, i jeżeli widzimy, że dziecko sobie nie radzi, bo wiesz co, no ja jestem tym dzieckiem, ja będę wracać, bo wiesz, ja jestem dyslektykiem, język nigdy mi nie szedł dobrze, chociaż muszę powiedzieć, że byłam lepsza z niemieckiego, ale to niż z angielskiego, może przez to, że się uczyłam od razu niemieckiego w liceum, chodziłam, bardzo intensywnie się zapisałam, bo okazało się, że jak poszłam do pierwszej klasy liceum, to okazało się, że wszystkie dzieci w mojej klasie znają ten język na tyle, że pani zaczęła do nas mówić po niemiecku i zadała pracę po niemiecku domową na pierwszej lekcji języka niemieckiego i się pytałam, mówię, słuchajcie, a co ona zadała? Nauczyć się czytać. No dobra, no to jak umiałam, tak się nauczyłam, po czym pani na następnej lekcji zaczęła, oczywiście ja zawsze byłam szczęściarz, więc zaczęła ode mnie i kazała mi wstać i opowiedzieć tą czytankę, jak ja w ogóle pojęcia zielonego nie miałam, po chińsku mogłam mówić. No i dostałam bardzo dobrą ocenę motywującą, ponieważ no, nauczyłam się tego czytać, a nie opowiadać, tym bardziej nauczyłam się czytać czegoś, czego nie rozumiałam zupełnie, nie w ząb. Ale poziom mojej klasy był tak wysoki, że pani powiedziała, że ona nie ma czasu wracać ze mną, mimo że była to klasa pierwsza nauczania języka niemieckiego od początku. No i wtedy pamiętam te systemy laboratoryjne ze słuchawkami, tam takie cuda na kiju kiedyś były, tak? Już teraz się od tego odchodzi w tych kabinach. Ale jakoś we mnie wepchnięto parę tych słówek języka niemieckiego. To znaczy... Nawet mi to całkiem nieźle szło, natomiast to brawo. Jest tak, że jak, że jak przestaję mówić i przestaję używać języka, to koniec, ze mnie wychodzi to, no. To znaczy, ja na każde dziecko patrzę indywidualnie i to jest tak, że nawet jak jest klasa liczna, to ja z każdym dzieckiem rozmawiam. Ja mogę iść na przerwie i po prostu do dzieci, z których mam mały kontakt, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tego na lekcji zrobić, no naprawdę, nie wiem, jakbym się starała, nie jestem w stanie do każdego podejść, jeżeli jest na przykład 25. Natomiast staram się gdzieś na przerwie, gdzieś obserwować, patrzeć. I podam wam taki przykład jednej dziewczynki, która już teraz jest w pierwszej średniej, w pierwszej klasie w szkole średniej. Wyhaczyłam jej piękne obrazki na Facebooku, na relacjach wrzucała obrazki na Facebooku i w pewnym momencie podeszłam do niej, to było w zeszłym roku, podeszłam do niej na przerwie i mówię, Boże, jak ty świetnie malujesz, mówię, jakie ty piękne wstawiasz tam zdjęcia, mówię, w ogóle jak ty fajnie prowadzisz tego Facebooka, że nie wstawiasz żadnych takich nieprzyjemnych, głupich rzeczy, bo to słowo nie powinno istnieć, ale mówiąc w cudzysłowie, mówię, tak fajnie wartościowo prowadzisz. I ona następnego dnia narysowała mnie, nawet gdzieś na Facebooku to wróciłam, bo siebie byłam pod ogromnym wrażeniem i przyniosła mi. A ja jej nie uczyłam w tej ósmej klasie, bo mieliśmy podział na grupy, że jedną grupę otrzymywał drugi, jeden otrzymał drugą grupę. I poszłam z tym portretem mojej osoby do pani dyrektor i mówię, że niech pani zobaczy, jak pięknie ta dziewczynka maluje. Nie do końca pamiętałam imię, ale wiedziałam, z której klasy, wiedziałam, co to jest. Mówię, może zrobiłybyśmy jej wystawę prac. Wystawę prac. Nigdy nie miała wcześniej, ja mówię, a pani dyrektor mówi, oczywiście, niech pani organizuje, niech zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście pandemia spowodowała, że tego nie zrobiliśmy, ale byliśmy przygotowani. I niesamowity odzew rodzica. Mama po prostu, aż mi się tak miło zrobiło, jak to wspominam, ponieważ mama mi podziękowała za to, że dodałam jej otuchy, że ją zauważyłam, nauczyciel, który jej nie uczy, tylko podszedł, zobaczył, że ona pięknie maluje. No i ona się przygotowała do tego. I ja mówię, no to szykujemy te twoje prace, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, no ale potem gdzieś pandemia nam zrobiła psikusa i nie mogliśmy tego zrobić. Ja nawet potrafię zrobić taką rzecz, może o której nie powinnam na wizji mówić, ale no jestem sobą, więc trudno. Był taki moment, że w tym roku,
że jeden z uczniów przyszedł ze mną porozmawiać, ma problem ze słuchem i potrzebował mojej pomocy, bo bardzo często dzieci przychodzą do mnie i gdzieś tam rozmawiamy, ja próbuję zrozumieć i pomóc. I miał kłopot, o którym tutaj na wizji nie będę mówiła, ale chodzi o to, że przyszedł, a ja w tym czasie miałam dyżur. I teraz pytanie do nauczyciela, co on ma zrobić? Iść na ten dyżur, bo może być skontrolowany, który jest bardzo ważny, bo jeżeli coś się stanie, to nauczyciel odpowiada i jego obowiązkiem jest być na tym dyżurze. Natomiast miałam na holu dyżur i wiedziałam, że jest obok koleżanka, bo mamy podział na rewiry i wiedziałam, że ona tam będzie, więc gdyby nawet nie zabrakło, to ona mimo wszystko spojrzy, bo jest koleżeńska, jest fajna, współpracuje, więc jakby to rzuci okiem na mój rewir. I w pewnym momencie zadzwoniła do mnie pani dyrektor, gdzie jestem, ale niezłośliwie, po prostu, żeby Ewunia, no, powinnaś być na dyżurze, czemu ciebie nie ma? I ja mówię, że ja za chwileczkę pójdę na ten dyżur, natomiast rozmawiam z uczniem i mówię, dopiero jak skończę, wrócę. I podła, a pani dyrektor mówi, dobrze, proszę na jak najszybciej, ponieważ no, to jest obowiązkiem każdego nauczyciela, ale ja wybrałam ucznia. I mówię do chłopca, mówię, musisz iść ze mną, bo mam dyżur. Mów, ja będę ciebie słuchała i będziemy działali, ale muszę iść, bo niestety już powinnam tam być i idziemy. I co było bardzo fajne, on mi podziękował za to. On mówi, panie, bo pani miała do mnie czas. A ja mówię, ja miałam do ciebie czas, mimo że powinnam być w innym miejscu, ale pamiętajmy, że te dzieci nas potrzebują, tak? Że my będąc w szkole, dbajmy o te rozmowy, bądźmy dla nich takim dobrym serduchem, wywołujmy ten uśmiech. Jak trzeba wyciągnąć konsekwencje od złych rzeczy, takich niepożądanych sytuacji, które się dzieją w szkole, to najpierw wysłuchajmy tego ucznia, co ma do powiedzenia. Dlaczego tak się zadziało? Tak? Dlaczego tak, a nie inaczej rozumie tą sytuację dziecko, nie? No, to tak. I dużo nauczycieli tak robi, bo ja tutaj nie jestem i nigdy tak siebie nie mam tutaj za osobę, która jest jedyną, najlepszą, najfajniejszą. Ja wręcz przeciwnie, bardzo dużo od siebie wymagam i ja bardzo dużo siebie krytykuję za pewne rzeczy, które mogłabym zrobić inaczej. Zawsze mój mąż powtarza, przestań już weryfikować, czy było to dobrze, zrobiłaś najlepiej, jak potrafiłaś i okej. Natomiast uważam, że szkoła jest po to, żebyśmy my dbali o dzieci, szkołę dla dzieci i my jako nauczyciele powinniśmy stwarzać jak najlepsze piękne warunki. Piękne rzeczy opowiadasz. Ja znowu wrócę do swojego przykładu fantastycznej umiejętności języka. Masz umiejętności, masz. Tylko w pewnym momencie na twojej drodze pojawiła się pewna skałka, której nie szło przeskoczyć, ale ja miałam cudownych lektorów, cudownych. Na przykład miałam panią, która pytała nas czytanki i ja powiedziałam, że tam poszła do sklepu jakaś tam pani i kupiła pomidory, ogórki, a pani powiedziała, nie, źle się nauczyłaś, bo ogórki i pomidory było napisane w czytance i no niestety moja ocena była no, w dół. Przekleństwem dla mnie była nauka słówek. Jak miałam się nauczyć 20 słówek, to po prostu jakaś masakra. Mm. Powiedz mi, czy to tak. W ogóle rzeczywiście wszyscy muszą te 20 słówek się nauczyć? Jak ja nie mam pojęcia, ja się 10, no Boże, 5 się nauczyłam, to już byłam szczęśliwa. Jak nie umiałam 20, to nie miałam coś do tej szkoły, no. To znaczy ja uważam, że my powinniśmy skupić się przede wszystkim na uczeniu praktycznego języka, czyli tego, że dziecko potrafi posługiwać się podstawowymi zwrotami, aby porozmawiać, dogadać się. Ja uważam, że uczenie słówek musi być tak jak struktury gramatyczne, czy różne takiego typu działania, bo bez tego nie jesteśmy w stanie złożyć jakiegokolwiek zdania. Natomiast ja uważam, że czasami, tak jak już wcześniej powiedziałam, oni mają niesamowitą ilość tych słówek, ale nie wiedzą po prostu, jak je wykorzystać, jak zadziałać w tych codziennych, realnych sytuacjach. Czyli mówisz, że lepiej dla takich osób jak ja, żebym się uczyła zwrotów, tak? Kupić się na mniejszych partiach materiału i tym, co jest potrzebne. Ja niesamowicie lubię pracować z dziećmi, które mają przeróżne dysfunkcje i zdarza się tak, że nawet rodzice, bardzo brzydko to zabrzmi, co powiem, ale też w tym roku taka była sytuacja, gdzie rodzic po prostu prosi, żebym ja uczyła dane dziecko, ponieważ ja bardzo dobrze się z tymi dziećmi rozumiem, ja bardzo dobrze trafiam w ich możliwości. I nie wymagam od siebie, żebym zrobiła nie wiadomo ile z tej podstawy programowej, tak? Ja po prostu patrzę na to, ile to dziecko jest w stanie zadziałać i które treści są najważniejsze. Mam teraz chłopca, który
jest autystykiem i świetnie współpracujemy z rodzicem. Niesamowita praca rodziców, którym się kłaniam do dołu. Natomiast wybieramy wspólnie, co jest dla niego ważne, co jest się w stanie nauczyć i dostosowujemy ten podział. Oczywiście to nie, te, dziecko nie może mieć takiego samego sprawdzianu jak inne dzieci. Tak? Czyli teraz nie przykładasz takiej drabinki na wszystkie dzieci, tylko schylasz się do każdego z tego dziecka, tak? Tak, staram się i mogę też tu podać przykład mojej kochanej klasy 8B i 8C, mam nadzieję, że mnie nie będą wyzywać, że o nich wspomniałam, gdzie każdy z nich pracuje na innym podręczniku. Jedna grupa w ogóle ma inny podręcznik i nauczycielka Kasia, wspaniały anglista w naszej szkole, ogólnie mamy wszystkich bardzo fajnych, mówi: Ewa, jak ty to robiłaś, bo część grupy dostała. I mówi: na pierwszej lekcji pytam się, na jakim podręczniku pracowali, oni mówią: a tu mamy Murphy'ego czerwonego, tu mam dosłówek. To jest utrudnienie dla mnie. Wierzcie mi, że jest to utrudnienie dla mnie, ponieważ ja na tej lekcji do każdego muszę podejść. Mówię o 15-osobowych grupach, nie mówię o dużych grupach. I ja z nimi pracuję, tak? Gdzieś jest ten punkt, który łączy całą klasę, natomiast gdzieś próbujemy poszukać tych treści, które zainteresują każdego ucznia. No ja mam, nie wiem, czy to jest problem, czy nie, ale ja po prostu na każde dziecko patrzę inaczej. I jeżeli ja już wiem, dlaczego ty zgarniasz tyle tych nagród, wiesz? Naprawdę. Ale, tak, wiesz... Nagrody nie mają znaczenia. Ewa, wiesz co, bo... Trochę łechcą, trochę. Ja się tak cieszyłam z dyplomu. Nie, to opowiem jedną sytuację. Dobra. Która zdziwiła, zszokowała pozytywnie większość nauczycieli. Była nagroda, bo już za dużo było tego, była nagroda, że ja wstałem i powiedziałam, że tego nie przyjmuję. Nie może. I moja pani dyrektor tak na mnie spojrzała, bo ja w ogóle jestem takim nauczycielem, pracownikiem troszeczkę wymagającym, w sensie, że no, mogę sprawiać pewne trudności, ale takie pozytywne trudności, takie zaskakujące. Rozumiemy. Ja cię rozumiem. Ja całe życie trudności sprawiałam, więc cię rozumiem. Tak, ale przyjęłam potem, przekazałam również Roxance na wycieczkę, bo prowadziła dzieci niepełnosprawne, więc mówię: a niech się cieszą, niech. To przeczytaj panią Magdę. Tak, tutaj pani Magdalena pisze, że pani Ewa to ucieleśnienie hasła edukacja to relacja. Pani Magdalena Sadowska. Ja chciałbym jeszcze trochę tak podsumować te wskazówki, czy dzielenie się tutaj naszych widzów doświadczeniami z własnej edukacji, czy tam męży, kolegów, koleżanek, że to były kiedyś filmy animowane, że to były muzyka, MTV, filmy śpiewanie takie... Śpiewanie piosenek. Tak. Natomiast to wszystko rzeczywiście to są sposoby takiej praktycznej nauki języka i to jest rzeczywiście coś, co się zakorzenia nam w głowach głębiej. Ale ja chciałem na koniec, bo to tutaj się jeszcze zostało nam 8 minut, zapytać cię o jeszcze jedną rzecz. Już? Ja jeszcze kończę. Jeszcze jedną rzecz, ponieważ od lat dyskusja o tym, od kiedy zacząć uczyć dzieci języka obcego. Czy już od urodzenia? Właśnie, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy mówić do dziecka po angielsku? W dwóch językach już od drugiego, pierwszego roku życia. A co w tym przedszkolu? Czego oczekiwać od tych dzieci? Jako fachowca cię pytamy. Powiem tak, jest to bardzo trudne pytanie, bardzo złożone i to jest takie pytanie, które stworzyłoby nam kolejny odcinek, ponieważ na to wpływa bardzo dużo różnych czynności, motywacji. Tak, bardzo dobre. Motywacji, chęci. Natomiast uczyć się języka powinniśmy wtedy dziecko, kiedy widzimy, że ono chce, bo są różne opinie. Jest opinia, że nie uczymy w szkole, w przedszkolu, że trochę jak będą starsze. Ja uczyłam też w przedszkolu języka angielskiego i każdy koniec roku trzylatki, czterolatki miały występy w języku angielskim. Uczyliśmy się wierszyków, piosenek, potem przychodzili rodzice i słuchali, widzieli ten praktyczny język, że potrafią. I nie tylko recytowanie, ale też ja mówię: pamiętajcie dzieci, jak już śpiewacie, to musicie powiedzieć, co wy śpiewacie, bo nauczyć się na pamięć zaśpiewać. I te trzylatki po prostu mówiły, że na przykład hand and shoulder i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj wszystko zależy od predyspozycji dziecka. To zależy od tego, na co rodzic też kładzie nacisk. Ja powiem na swoim przykładzie. Dla mnie oprócz języków nie ma nic ważniejszego. Przepraszam wszystkich nauczycieli, którzy uczą moje dzieci.
Ja uważam, że język to jest podstawa. I moja starsza córka jest dzieckiem, które uczyło się języka od początku, ale ja nie mówiłam do niej w języku angielskim, bo ona nie chciała po prostu. Ona nie chciała, nie lubiła, więc nasze lekcje polegały na tym, że jechaliśmy sobie samochodem, mówię, policz do 10, dobrze. Robiłyśmy coś w kuchni, a jak jest stolik, a jakbyś powiedziała na to. Albo jak była młodsza, bardzo dużo BBC, bo ja słuchałam dużo w języku angielskim, więc ona mimo wszystko musiała słuchać tego. Więc bajki włączone były po angielsku, ona przyłączała na polski, więc ja włączałam na język angielski, bo to nie było tak, że ona, jak ja włączyłam, tak było, tylko mama. Ale gdzieś to przynosiło pewne efekty w formie zabawy. I uważam, że dziecko powinno być zanurzone w języku. Jak najczęściej powinniśmy stwarzać takie środowisko, które będzie otaczało tym językiem dziecko z każdej strony. Więc nie chciałabym tu weryfikować i mówić, że powinniśmy uczyć, bo są dwie szkoły, jedni powiedzą tak, inni nie. Natomiast słuchajmy swoje dziecko, patrzmy, obserwujmy, jeżeli widzimy, że jest możliwość wprowadzenia, to wtedy wprowadzajmy. Jeżeli okazuje się, że dziecko nie ma tych predyspozycji, nie jest zainteresowane, to nie zmuszajmy. Ja tak moją starszą córkę zmusiłam do grania na pianinie. 4 godziny siedziałam z dumą, jak pani tłumaczek miała 4 latka, bo ja umiem grać na pianinie, na skrzypcach, bo ja uwielbiałam. Ja w ogóle chodziłam na bardzo dużo przeróżnych zajęć. Byłam zuchem, byłam przewodniczącą szkoły, skrzypce, pianino, flet. No to było wszędzie, gdzie można było, tam była Ewa. Lubiłam. I do dzisiaj lubię się uczyć. Natomiast moje dziecko, jak wychodziłyśmy, i do dzisiaj to wspominamy, jak wychodziłyśmy, ono mówi, mama, byłam tutaj ostatni raz. I ja jej posłuchałam. Ja bym chciała powiedzieć na chwilę, bo ja miałam kontakt z takim dzieckiem, gdzie mama od samego początku, mama mówiła po angielsku, tata po polsku, rodzice nie byli dwujęzyczni, nie mieli zamiaru wyjeżdżać nigdzie, byli z takiej mniejszej miejscowości i zaczęły się schody, kiedy dziecko jako 3-latka poszła do przedszkola i nie rozumiała mówiących do niej dzieci. I się z niej śmiały. Nie mogła sobie poradzić, ponieważ częściej w domu przybywała mama niż tata, który był ciągle w pracy. Mama do niej mówiła tylko po angielsku. I jak poszła do przedszkola, nie mogła sobie dać rady. A ja muszę przeczytać jeden komentarz, Ewa, bo ty tego nie widzisz. Pani Katarzyna Markiewicz pisze, że nauczyciele z twojej szkoły pozdrawiają i gratulują wystąpienia. Dziękuję. No teraz powiem tobie jedną rzecz. Jeżeli już chodzi o to, że jeden z rodziców mówi innym językiem, to też już inne podejście jest do tego, tutaj tej płaszczyzny. To już mimo woli zarówno trzeba uszanować tatę i mamę i jeden i drugi język trzeba wprowadzać i tutaj niestety bardzo mają trudniej te pary, gdzie jest mieszanka pewnych języków. No i tutaj kolejny odcinek, bo nie damy rady tego tu powiedzieć. Ale jeżeli rodzice są dwujęzyczni, tak, bo mama jest na przykład z innego kraju albo tata, jest to naturalne. Natomiast jeżeli my robimy coś nienaturalnego... Czyli dwójka Polaków na siłę chce dwujęzyczne dziecko wychować... To może to niestety być problemem potem w komunikacji z babcią, dziadkiem, który... Jako babcia powiem, jest to bardzo istotne, żeby się z babcią skomunikować. No, ja powiem o mojej... Bo Mocza dopiero teraz wchodzi w etap języków i przygotowywania do egzaminu, więc może więcej trochę mówię o mojej starszej córce Aleksandrze, bo ona już więcej doświadczyła. Gabrysia jest na początku tej drogi, gdzie teraz właśnie już wkraczamy na egzaminy, bo pierwszy egzamin międzynarodowy Olka skończyła 12 lat. Natomiast ja powiem z mojego punktu widzenia, ja bardziej zaniedbałam język polski, ponieważ ja moją córkę wysyłałam do szkoły w Anglii. Czasami za zgodą dyrekcji nie było jej miesiąc w szkole, bo tam przerabiała inne treści, ponieważ uważałam, że nie tylko uczy się języka, ale również hartuje ją na życie, ma możliwość poznania różnych relacji, tak, więc ja tu też skupiałam też się na tym, abym miała możliwość doświadczenia wszystkiego, co jest wokół niej. I powiem szczerze, że u mnie pojawił się kłopot podczas matury. Ona zdała pięknie maturę i jestem z niej dumna. Natomiast bardziej bała się pisania w języku polskim matury niż w języku angielskim, więc mówię, tu jest bardzo trudno poszukać tego. I ja znowu nawiążę, że nie wszystkie dzieci się do tego nadają. Tak.
I nie wolno wysyłać na siłę dzieci, które emocjonalnie nie są w stanie bo być. Bo są to najczęściej daleko. Ambicje rodziców. Musimy pamiętać marzenia. O tym. Tak, musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy rodzicami dzieci, a nie są one naszą własnością. Ani menadżerami, prawda? Tak, my musimy je poznać. My musimy się nimi zainteresować, my musimy wiedzieć, co nasze dzieci lubią i w tym kierunku pójść. Moja młodsza córka Gabrysia uwielbiała akrobatykę, wszystkie niebezpieczne sporty, jakie są możliwe. Jak ją wiozłam na akrobatykę i pani przysyłała mi filmiki, jak ona pięknie w powietrzu fika, to ja mówię, nie byłam w stanie tego po prostu obejrzeć, mówię, dziecko, ale nigdy jej nie powiedziałam, że się tego boję, nigdy nie zwróciłam jej mojego stresu na nią, moich obaw. Bo wiedziałam, że ona to lubi, ona do dzisiaj świetnie ćwiczy, chodzi sobie na różnego rodzaju zajęcia i ja się do tego dostosowuję. My musimy wiedzieć, co nasze dziecko potrzebuje i te potrzeby musimy, spełniać również gdzieś, poszukiwać. I to, że my chcemy, żeby dziecko było lekarzem, albo to, że my chcemy, żeby dziecko było prawnikiem, bo mamy, ja też mam marzenia, chciałabym, żeby moje dzieci sobie ułożyły życie jak najlepiej, były szczęśliwe i spełniały się. Natomiast to nie jest moje życie. Ja muszę słuchać, co ona lubi, co ona chce. Nam też było trudno się pogodzić, że moje dziecko chce wyjechać za granicę. My byliśmy gotowi, bo my od początku z mężem przyzwyczailiśmy się do tej myśli. Przygotowywaliśmy moich rodziców, dziadków, którzy po prostu uwielbiają wnuki i bardzo trudno przeżyli ten moment wyjazdu. I nadal gdzieś to jest ten moment smutku, natomiast powtarzają, ona chciała, ona chce, realizuje się. Jak ja teraz słyszę, mamo, jestem szczęśliwa, dałaś mi to, co chciałam. A to chodzi nam, rodzicom. No to właśnie, tak? Ponieważ już jest 21, jakby wracamy znowu do serca, to tak. Serce, jak widać, jest nie bez kozery. To teraz jest twój czas, żeby zakończyć przesłanie. Masz tyle pięknych, oczywiście też tutaj poloniści mówią, że polski też jest bardzo ważny, więc bardzo cię proszę. Ja przepraszam, bo nie chciałabym tutaj urazić polonistów. Nie, to było w kontekście tych dwujęzycznych dzieci. Uwaga, on jest niezmiernie ważnym językiem. Ja o tym wspomniałam dlatego, że ja ubolewam, że w pewnym momencie bardziej skupiłam się na języku angielskim, ale to nie oznacza, że ona nie mówi, bo ona przepięknie napisała bardzo ładnie maturę na wysokim poziomie. No dobrze, ale ty znasz nas, że po prostu nawiązałam. Ja sobie żartuję. I teraz... Każdy przedmiot jest ważny. Jeżeli dziecko w nim się dobrze czuje i uważa, że to jest jego bajka. To jest najważniejsze. Ewunia, twoje hasło dla wszystkich, przesłanie poprzez to serce. Dzisiaj naprawdę cały czas serce towarzyszy, to jest bardzo dobry początek. Bo my mamy serducha. I tak pięknie opowiadasz o tych dzieciach, wiesz, o tym schyleniu się. Nie ma nic wspanialszego, jak uczestniczyć w drodze dorastającego człowieka. Obserwować, rozmawiać, nie wiedz, tylko powoli, patrzeć, jak dojrzewa, jak rozwiązuje swoje problemy, podawać mu rękę w momencie, kiedy on tego potrzebuje, tak? Jeżeli powie do mnie uczeń, pani Ewo, nie lubię angielskiego, ja mówię, to jaki przedmiot lubisz? Jak mamy pytanie, jaki jest swój ulubiony przedmiot, to pyta się, nie obrazi się pani, jak powiem, że matmę? Mówię, nie, jeżeli kochasz matmę, to jest okej. Okay. To jest ważne, to jest bardzo ważne, żebyśmy my naprawdę stawiali na dziecko. Tak, rozwijali to dziecko i przede wszystkim żeby one żyły swoim życiem, nie naszym, które my jako rodzice chcemy. My mamy im otwierać drzwi, mamy im pomagać przez te drzwi przejść, mamy być ich aniołem, stróżem, który idzie za nimi i w momencie, kiedy będą potrzebowały pomocy, my nie krytykujemy, tylko mówimy to. Zaliczasz zakończenie? Zaliczam. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że Ewa poruszyła podczas swojego wystąpienia fantastyczną rzecz, o którym jedną? To cała masa była fantastycznych rzeczy. Wiem, ale dostają nauczyciele cięgi za to, a Ewa to pięknie podsumowała, że zatrzymajmy się. Jeżeli jest potrzeba, znajdź czas dla dziecka. Serce rosło, wiesz, już niedługo by mnie zasłoniło. Tak. To jest dla rodziców, ale dla nauczycieli również bardzo ważna informacja. Ja rozumiem, że my musimy przerobić treści, bo mamy nad sobą rozporządzenia, mamy podstawę programową, mamy egzaminy, które wymagają od nas zrobienia niesamowitych rzeczy, tak? Bardzo trudnych, bo gramatyka jest trudna, to jest zmora uczniów.
zróbmy to tak, żeby one przeszły to jak przez świetną, piękną przygodę, którą jest język angielski. Kwestia podejścia, kwestia podania na tacy pewnych treści i to od nas dorosłych zależy, jaką tacę podamy. Ewo, bardzo Ci dziękujemy za to podsumowanie. Jej, już się rozmarzyłam. Pomimo bardzo chłodnego wieczoru, jak tu niektórzy w komentarzach na początku pisali, to spotkanie było pełne ciepła, było gorące w wielu momentach. Dzięki Tobie. Także za to Ci serdecznie dziękujemy, za te słowa otuchy, za te wskazówki i za to przesłanie, żeby właśnie nie skupiać się na projekcie dziecko, tylko dać mu szansę być szczęśliwym i czasem pogodzić się z tą rozłąką, bo to jest dla naszych dzieci. Jeszcze na koniec, jak się Twój blog nazywa, gdzie można tego znaleźć? Nie, jeżeli by ktoś chciał napisać do Ciebie, bo ma na przykład z naszych rodziców pytanie, to rozumiem, że Messengerem może do Ciebie... Tak, mogą też do mnie pytać, bo ja nie pamiętam. Teraz nie przypomnę sobie, jak jest mój blog, bo już tak dawno nie... Najlepiej przez Facebooka. W takim razie, jak ktoś ma ochotę kontaktować się, to do Ewy. A teraz takie przesłanie do wszystkich, moi drodzy. Najważniejsze to jest teraz w tym momencie zadbać o siebie, o rodzinę, mówić sobie każdego dnia kocham Cię, do swoich dzieci, do swoich partnerów. To jest w tej chwili najważniejsze i pamiętajmy, że złe rzeczy kiedyś mijają, tylko trzeba być cierpliwym. Ja jestem po wypadku samochodowym, więc ja doskonale wiem, jaka to jest droga i zawsze wychodzi słońce. Kwestia tylko, żeby mieć spokój w sobie i przede wszystkim skupić się na tym, aby było nam dobrze i naszym dzieciom. Nie walczmy z całym światem, bo to nie ma sensu. Zmieniajmy najpierw siebie. Jak zmienimy siebie, to zmienimy wszystko wokół. A uśmiech jest w stanie po prostu, moi kochani, rozbić wszystkie mury. No i wiesz, siła serc, ludzkich serc po prostu jest bardzo ważna. Dobrej nocki życzymy wszystkim. Dziękujemy za to, że byliście tu dzisiaj z nami. Ci, co jeszcze nie udostępnili, to udostępnijcie to spotkanie, żeby trafiło z tym optymistycznym przesłaniem. Tak, a my we wtorek się spotykamy na YouTubie. I zapraszamy na naszego YouTuba, na Plan Daltoński, tam nasz pierwszy live o wychowaniu. Trochę bardziej dla rodziców, ale też i dla nauczycieli, bo będziemy mówili o wykluczaniu dzieci z środowisk rówieśniczych. I nasz nowy program nazywa się Daltońska Dziupla. Ale pięknie! To pomysł jednego z naszych tutaj widzów, także za to też dziękujemy. A na dzisiaj to wszystko. Życzymy dobrej nocy. Dziękujemy Tobie, Ewo, za to, że poświęciłaś nas, nam i naszym widzom. Dziękuję swój Wam czas. Z całego serca. Jesteś naprawdę cudowna. No tutaj rzeczywiście osoby, które słuchały i pisały komentarze, to potwierdzają czterema łapami po prostu to, co robisz, cuda na kiju tutaj z dziećmi. Ja myślę, że po spotkaniu też przejrzysz komentarze i odpowiesz. To by było miłe. Przedtem na pewno warto je przeczytać. No i na pewno spotkamy się we wtorek, no i w sobotę na konferencji ci, którym udało się zalogować prawidłowo. Więc... Dobranoc, do zobaczenia. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, trzymajcie się zdrowo. Cześć. Pozdrawiam.